Przyporządkuj wyrażenia do odpowiednich wartości. Możesz wrzucić dowolną liczbę kart do jednej kategorii albo pozostawić kategorię pustą. Tu mamy rysunek, tu po lewej stronie mamy karty z pewnymi wyrażeniami i mamy je powrzucać do odpowiednich kategorii po prawej stronie. Czyli na przykład musimy odpowiedzieć na pytanie: ile równa się stosunek długości odcinka AC do długości odcinka BC? Do której z tych trzech wartości możemy wartość tego ułamka przyrównać, i potem przeciągnąć kartę z lewej strony do pasującej wartości. Żebyśmy mogli trochę porysować, skopiowałem ten rysunek i przepisałem wszystkie te wyrażenia. Tu mamy nasze cztery wyrażenia, tu po prawej mamy kategorie, do których musimy te wyrażenia przyporządkować. Czyli inaczej mówiąc, które z tych wyrażeń równe są tym wyrażeniom. No to zacznijmy od pierwszego. Długość odcinka AC przez długość odcinka BC. Który to odcinek AC? AC to ten odcinek, czyli długość tego odcinka musimy podzielić przez długość odcinka BC, czyli przez długość tego odcinka. To jest stosunek długości dwóch boków. Trójkąta prostokątnego. Mamy tutaj zaznaczony kąt prosty, czyli trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym. Zaznaczmy go sobie kolorem, będzie lepiej widać, o który trójkąt chodzi. Mówimy o tym trójkącie i jego bokach. No i łatwo się domyślić, że stosunek długości takich dwóch boków to sinus albo kosinus któregoś z kątów ostrych tego trójkąta. Miara jednego z kątów ostrych tego trójkąta jest podana. Ten kąt zaznaczony pojedynczym łukiem, wiemy, jaką ma miarę. Wiemy, bo jest on zaznaczony pojedynczym łukiem i ten kąt również zaznaczony jest pojedynczym łukiem. Jeżeli przy tym pojedynczym łuku jest miara 30 stopni, to każdy kąt na tym rysunku zaznaczony pojedynczym łukiem również ma miarę 30 stopni. Czyli tu też jest 30 stopni. Tutaj mamy kąt zaznaczony podwójnym łukiem i jego miarę 41 stopni, i tu też mamy kąt zaznaczony podwójnym łukiem, więc jego miara również wynosi 41 stopni. To są kąty przystające. Ten kąt zaznaczony jest potrójnym łukiem. Nie wiemy jaką ma miarę, ale wiemy, że jest przystający do tego kąta. Ten też ma potrójny łuk, czyli znamy miarę tego kąta 30 stopni. I wiemy, jaki jest stosunek tych dwóch boków. W takim razie możemy zadać pytanie, jak te dwa boki mają się do tego kąta. Zauważmy, że bok AC jest bokiem przyległym, dokładnie mówiąc, jest prostokątną przyległą do tego kąta, AC to bok przyległy, jaki to bok BC. BC to w tym trójkącie przeciwprostokątna, bok leżący naprzeciwko kąta prostego. BC to przeciwprostokątna. No to zastanówmy się, czy jest taka funkcja trygonometryczna, czyli sinus, cosinus albo tangens, która jest równa stosunkowi długości boku przyległego do długości przeciwprostokątnej. Przypomnijmy sobie dla pewności, że sinus to bok przeciwległy do przeciwprostokątnej, cosinus to bok przyległy do przeciwprostokątnej, a tangens to bok przeciwległy do boku przyległego, czyli cosinus. 30 stopni równy jest stosunkowi długości boku przyległego, czyli AC, do długości przeciwprostokątnej, czyli do długości BC. Czyli stosunek AC do BC to to samo co kosinus 30 stopni. W takim razie wrzucamy AC do BC do worka z kosinusami 30 stopni. Następne wyrażenie. Kosinus kąta DEC. Który to kąt DEC? DEC to ten kąt. Zaznaczmy go po łukiem, żeby się odróżniał od pozostałych. Jaki jest kosinus tego kąta? Jeszcze raz, kosinus to przyległy do przeciwprostokątnej. Bok przyległy, nie będący przeciwprostokątną, to ten bok EC. Kosinus równa się długość odcinka EC, a przeciwprostokątna to ten bok ED albo DE, podzielone przez długość odcinka DE. EC przez DE nie występuje wśród tych wartości po prawej. W takim razie zastanówmy się, czemu jeszcze równa się EC przez DE? Które wartości z prawej mogą się jeszcze przydać? EC przez DE tu się nie pojawia, ale pojawia się kąt 41 stopni. A kąt 41 stopni to kąt w tym samym trójkącie, o którym mówimy. No to w takim razie zastanówmy się, jak powiązać te dwa zaznaczone kolorami boki z tym kątem 41 stopni. Inaczej mówiąc, stosunek długości tych dwóch boków. Jaką jest funkcją dla tego kąta sinusem, kosinusem czy tangensem, a może żadnym z nich. Dla tego kąta 41 stopni, zielony bok EC to bok przeciwległy, który nie jest przeciwprostokątną, a pomarańczowy bok, niezależnie z której strony patrzymy, to przeciwprostokątna. Czyli dla tego kąta 41 stopni, ten stosunek długości EC do DE to przeciwległy do przeciwprostokątnej. I jest to kosinus tego kąta, ale jest to również sinus tego kąta, bo sinus to przeciwległy do przeciwprostokątnej. Czyli ten stosunek równa się sinus 41 stopni, czyli pasuje do tej kategorii. Wrzućmy go do odpowiedniej kategorii tutaj. Kosinus kąta dEC to to samo co sinus kąta 41 stopni. Zostały jeszcze dwa. Następne wyrażenie do przyporządkowania to sinus kąta CDA. Gdzie jest CDA? CDA to ten cały kąt. Zaznaczmy go pogrubionym łukiem. Czyli teraz mamy do czynienia z tym większym trójkątem prostokątnym. Zaznaczmy go na różowo. I mamy znaleźć sinus kąta ostrego w tym trójkącie. Kąta zaznaczonego grubym niebieskim łukiem. Przypomnijmy sobie, że sinus to przeciwległy do przeciwprostokątnej. Czyli CA. Bok przeciwległy, na niebiesko, do przeciwprostokątnej, czyli AD. I znowu nie widać po prawej stronie takiego wyrażenia. Nie ma tutaj CA do AD. W takim razie, może ten stosunek jest jakąś funkcją drugiego kąta ostrego w tym trójkącie? Drugi kąt, na szczęście, ma podaną miarę. Możemy ten kąt nazwać DAC, i wiemy, że ma on 30 stopni. Z punktu widzenia tego kąta, o jakich dwóch bokach mówimy? Niebieski i brązowy. Jakie to boki dla kąta DAC? Niebieski to przyległy, a brązowy to przeciwprostokątna. Co to jest przyległy do przeciwprostokątnej? To kosinus, czyli to się równa kosinusowi kąta 30 stopni. Sinus tego kąta CDA równy jest kosinusowi tego kąta 30 stopni, czyli możemy trzecie wyrażenie przyporządkować do tej kategorii. I przeciągamy jeszcze myszą na portalu Khan Academy kartę z lewej do kategorii po prawej i zostało nam ostatnie wyrażenie AE podzielone przez EB. Długość odcinka AE, czyli tego, do długości odcinka EB, czyli tego. Czyli teraz poruszamy się w obrębie tego trójkąta. W tym trójkącie znamy miarę tego kąta, jest on zaznaczony podwójnym łukiem, tak jak ten kąt, czyli ma miarę taką samą 41 stopni, dla tego kąta, co oznacza stosunek długości tych dwóch boków. To jest bok przeciwległy, a to jest przeciwprostokątna czyli to jest sinus tego kąta sinus 41 stopni. No i możemy to wyrażenie wrzucić do kategorii pierwszej do sinusów 41 stopni. To samo na portalu Khan Academy w ćwiczeniu sinus 41 stopni. No i okazało się, że żadne z tych wyrażeń nie jest równe tangensowi 41 stopni. Tu mamy dwa wyrażenia, tu też mamy dwa wyrażenia. No i zadanie skończone. Sprawdźmy jeszcze czy się zgadza. Zgadza się.